Elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to nowy rower Cross Esker 5.0. Ostatnio w Crossie jest dużo nowości i powiem Wam, że to nie jest mój nowy rower, aczkolwiek pewnie dużo osób już myślało, że to jest mój rower. Po prostu chcę go Wam pokazać, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja, gdzie jakbym szukał w miarę budżetowego roweru, to sam bym się do niego skusił, a powiem Wam dokładnie dlaczego i co ten rower w sobie ma. Tutaj Cross bardzo mile zaskoczył, bo w tym rowerze na pewno jest bardzo ładne malowanie. Ja pierwszy raz jak widziałem go na zdjęciach, powiedzmy tam w katalogu tak zwanym B2B, to powiem szczerze, że jakiegoś tam wrażenia na mnie wstępnie nie zrobił. Ale jak już przyszedł na żywo, wygląda on zupełnie inaczej i to malowanie jest bardzo, bardzo ładne. Oczywiście już przechodząc co do ramy, to już Cross nas do tego przyzwyczaił, że są ładne, szlifowane spoiny, oczywiście nie spawy. Spawy nie są szlifowane tutaj w tym momencie, ale no tutaj też tak się za bardzo nie patrzy, więc tylko tutaj w tych momentach wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Widelec karbonowy, czarny, też w takim brokaciku, żeby to wszystko się ładnie komponowało. Sztywne osie z przodu, jak i z tyłu. Standardowo dla Crossa szeroka kierownica z flarą, do tego owika fizika, taka nie jest zła, aczkolwiek plusem jest to, że w Crossie bardzo ładnie jest ona nawinięta, tak bardzo symetrycznie, ładnie, przyzwoicie, więc tutaj nie można się do tego przyczepić. Mostek krótki, 80 mm w rozmiarze M, chyba w L-kach, XL-kach jest chyba 90. Stery zintegrowane FSA, gdzie nic tutaj nie odstaje. Sztyca aluminiowa z offsetem chyba 15 mm. Siodełko standardowe krosowskie WTB. Opony też tak samo tej samej marki WTB. Riddler w rozmiarze 37. No i obręcze standardowe, bez tutaj żadnych jakichś tam szałowych technologii. Piastom tylnią tak samo jak w ostatnio prezentowanym Crossie Eskerze 5, czyli nie jest źle, a dobrze wcale, ale już na ten temat nie będę się wypowiadał. Aczkolwiek muszę Wam ostatnio powiedzieć, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że ponownie pan Sosnowski zostaje prezesem firmy Cross, gdzie ma bardzo pozytywnie wpłynąć na jakość, więc zobaczymy, jak to finalnie będzie. Teraz przejdźmy to, co tutaj jest najbardziej charakterystyczne w tym rowerze. Rower, który kosztuje 6000 katalogowo, ma już napęd SRAM Apex hydrauliczny. Są tutaj już zaciski hydrauliczne SRAM-a, aczkolwiek z połączeniem hamulców Shimano. I bałem się na początku, jak zobaczyłem to połączenie, że będzie to działać może nie najlepiej, z tego powodu, że SRAM z reguły, tak przynajmniej ja miałem ostatnio w Rivalu, że potrzebne były szersze tarcze, typowo SRAM-owskie. One chyba tam 0,2 mm są szersze, ale tutaj naprawdę przyzwoicie to działa, więc nie ma tu jakichś większych przestrzeni i hamowanie naprawdę jest dobre, nawet przed dotarciem, bo standardem jest to, że kupując nowy rower na hamulcach tarczowych, czy te mechanicznych, czy hydraulicznych, okładziny muszą się po prostu dotrzeć. I tutaj, mimo że na przykład te okładziny jeszcze nie są dotarte, działa to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I powiem Wam z mojego doświadczenia, że bardzo często jeździłem ostatnio na SRAM-ie. Miałem SRAM-a Rivala, wcześniej miałem SRAM-a Apexa. I tu taka ciekawostka, że mój pierwszy rower gravelowo-przełajowy, bo to był bardziej przełaj, to była Merida Mission CX, która w 2021 roku była przeceniona z 7,5 tysiąca na 6 tysięcy katalogowo, czyli dosłownie tyle samo, co ten rower teraz. Czyli jest nawet nie 21, może to nawet był 20. Nie chcę Was teraz kłamać, ale to chyba było jeszcze przed pandemią i ten rower był w tej samej cenie katalogowo co teraz i to po przecenie. Więc myślę, że akurat cena tutaj 6 tysięcy, która wiadomo nie jest mała, to i tak jest naprawdę bardzo przyzwoita cena jak na ten osprzęt, co tutaj jest, czyli hydraulika i napęd 1:11. Powiem tak, jak dla mnie, Cross się postarał i jakbym szukał w miarę już nie najtańszego roweru, a jednak już coś troszeczkę lepszego, to grubo bym się nad tym modelem zastanawiał. Po pierwsze ze względu na kolor, po drugie ze względu na osprzęt, no i oczywiście na cenę.
Sam użytkowałem Srema Apexa i powiem szczerze, że ja z Apexa byłem troszeczkę bardziej chyba nawet zadowolony niż z Rivala, bo po korzystaniu z Apexa, gdzie naprawdę był to dla mnie wystarczający napęd, spodziewałem się nieco więcej od Rivala, jednakże dużych korzyści na przykład z Rivala jak dla mnie nie było. Nawet powiem szczerze, że w Apexie ta klamkomanetka działa troszeczkę lepiej, luźniej, jakoś tak w Apexie, w Rivalu jest to takie bardziej jakby toporne, a tu działa to leciutko, przyzwoicie. No i to, co jest charakterystyczne dla Srema, że wszystko operuje się tylko jedną dźwigienką, nie ma tutaj jakiejś mniejszej, żeby na przykład rzucać i tutaj podciągać, po prostu zrzuca się jednym takim delikatnym kliknięciem i to naprawdę działa przyzwoicie, a podciąga się po prostu mocniej. I to jest tutaj jedyna taka technologia. Ja nigdy na to nie narzekałem. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Ma jedyny minus, że musi być to dobrze wyregulowane. Srem nie lubi być jakoś po prostu, nie lubi na przykład bardziej rozciągniętej linki. Ma na przykład do siebie, że jeżeli linka, kupując nowy rower, linka się trochę rozciągnie, to w pewnym momencie przy zrzucaniu potrafi Wam zrzucić o dwie koronki i o jeden podciągnąć. Więc to jest oznaka, że to wystarczy po prostu linkę tylko na baryłce troszeczkę podciągnąć i będzie to już działało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie ma co za bardzo dużo mówić o tym rowerze, bo jak dla mnie, no naprawdę tutaj Cross się postarał i zrobił fajny, kompletny osprzęt sremowski, Srem Apex, nie licząc tych tarcz hamulcowych. Dobrze, że w ogóle są Shimanowskie, a nie Tektro. Zawsze tarcze hamulcowe można zmienić, to nie jest duży koszt. Aczkolwiek no, działa to przyzwoicie i będzie działać jeszcze lepiej. To, co jest w Sremie, ja nieraz wspominałem w swoich filmach i za to Srem bardzo szanuję, to po pierwsze to, że nie ma sprzęgła. Ta sprężyna jest odpowiednio napięta. A druga sprawa, że jeżeli chcemy zdjąć sobie kółeczko, to jedną ręką robimy pyk. I teraz już mamy luźny wózek, gdzie wyjęcie koła nie jest kompletnie problematyczne i tylko robimy pyk i o, już mamy. Z takich ciekawostek tutaj ogromnym plusem jest to, że rower nie jest na presficie, tylko jest tutaj na już łożyskach na suporcie wkręcanym, więc plus. Widać, że nawet dali troszeczkę smaru, bo aż się go trochę jest za dużo, ale lepiej, żeby było za dużo niż za mało. I żeby był tutaj też kompletny napęd, to oczywiście łańcuch też jest sremowski. Podstawowy 1110, nie jest to cud technologii. Ten łańcuch katalogowo, pamiętam, kosztował jakieś 79 zł. No, pewnie na internecie można kupić go nawet za 5 dyszek, ale jest to łańcuch dosyć wytrzymały. Na szczęście ze spineczką, co na przykład nie jest oczywiste, bo w nieco droższym rowerze, który właśnie niedawno nabyłem, takiej spinki nie ma, ale tam jest napęd już GearX. Dla większości osób, które oglądają moje Instagramy, Strawy, wiedzą, jaki jest już nowy rower, ale jednak nie wszyscy, patrząc po ostatnich komentarzach. Myślę, że chyba w następnym filmie już Wam powiem, jaki jest to rower, a może jednak nie. Zobaczymy, co wyjdzie. Ten film jest naprawdę spontaniczny, bo akurat ten rower do nas przyszedł i ja się nim jaram. Jest to naprawdę dobry rower w fajnej cenie. I myślę, że użytkownicy takiego sprzętu będą zadowoleni. Często pytacie mnie w komentarzach, jaki rozmiar do danego wzrostu. To oczywiście zawsze są kwestie indywidualne. Tak już patrząc na Crossa, jeżeli chodzi o gravele, to S-ki myślę, że tak do 1,70 m, M-ki do 1,78 m, L-ka 1,85 m i powyżej 1,85 m XL-ka. I z tymi XL-kami jest tak, że generalnie rowery Crossa są takie, że są troszkę wyższe i troszkę krótsze. Dobrze, że Cross daje krótkie mostki, więc jeżeli zastanawiacie się czasami nad zakupem roweru akurat gravelowego, to lepiej wziąć sobie rozmiar mniejszy i go tutaj w tym przypadku wydłużyć. Tak? Jeżeli jesteście na pograniczu rozmiaru, że powiedzmy mamy 1,80 m i mogła być to M-ka, mogła być to L-ka, to lepiej teoretycznie bezpieczniej jest wziąć sobie emeczkę i dać dłuższy mostek. Bo nie wygląda to źle, jak da się mostek 100 albo 110, nawet wygląda to lepiej. A przy okazji mamy rower bardziej stabilny.
najlepiej zawsze się do roweru przymierzyć i mieć pewność, że ten rower jest odpowiednio dobrany pod wasz wzrost, bo dobrany rower pod wzrost to już jest pół sukcesu. A czy on będzie na Shimano, nie wiem, Claris, Sora, na Microshifcie, na Sremie czy na GRX-ie, to będzie działać. Jeżeli będziecie dbać, jeżeli będziecie serwisować, to wszystko będzie działało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A rower, żeby był dopasowany naprawdę do wzrostu, to da wam dużo, dużo, dużo satysfakcji. Oczywiście do waszych potrzeb, bo to też jest ważne, bo jeżeli kupicie rower gravelowy i będziecie chcieli jeździć głównie po lesie, no to jest trochę bez sensu. Jeżeli kupicie gravela i będziecie jeździć tylko po lesie na standardowych oponach, to też jest to bez sensu, aczkolwiek wiadomo, można założyć opony nieco cieńsze. Co do szerszych opon, to też tutaj nie ma większego problemu, bo mieści się i szersza opona z przodu. Tu myślę, że spokojnie wchodzi 45, ale jakieś tam 2 cale, jakiegoś takiego Race Kinga, jakby to wrzucić dwucalowego, to też myślę, że nie ma problemu. To samo jest z tyłu. To, co szanuję właśnie tutaj w crossach, że ten widelec jest asymetryczny. Ten rower w ogóle, tak jak patrzę wizualnie, to jest bardzo zbliżony do kiedyś, co miałem, Octane One'a. Też był właśnie SRAM Apex, był czarny widelec, był taki ładny brokatowy kolorek, tylko że wtedy on był taki bardziej kameleon. Tutaj jest po prostu taki brokatowy i też miał asymetryczny widelec. To jest dużym plusem, bo nawet jakby, bo jak macie osprzęt bez sprzęgiełka czy odpowiednio napięte sprężyny, to nawet nie będzie to wam sobie tam się obijało, więc spoko. Takie jest moje zdanie tutaj o tym rowerze. Co wy sądzicie o tym, to oczywiście możecie pisać w komentarzach. Ja tutaj za ten rower crossa bardzo szanuję, bo naprawdę ta cena, a ten osprzęt w dzisiejszych czasach to jest duży plus. Pewnie będzie można go znaleźć na jakichś tam przecenach, bo wiadomo, ten rynek w tym roku jest troszeczkę już inny, porównując poprzednie lata i ceny katalogowe raczej nie są utrzymywane, ale to wszystko zależy, jaki rower, jaka marka. Oto, tu by dużo o tym mówić. Mi się podoba, a czy wam się podoba, to piszcie w komentarzach. Ja sądzę, że ktoś, kto zakupi tego typu rower, będzie naprawdę mega, mega zadowolony. A czy ja będę zadowolony ze swojego roweru nowego, to się dowiecie w najbliższym czasie. Pamiętajcie o subie, łapce, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.